Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Hero Siege. I słuchajcie, jak widzicie, Diabeł nie próżnował. Te gramy naprawdę... Czekajcie, zapalę sobie jeszcze lampkę, żebyście mnie troszeczkę lepiej widzieli. Mówię już trochę lepiej. Te gramy naprawdę... Kurwa, tak mnie wciągnęła ta gra, że ostatnio w weekend grałem do 5 w nocy. O tej pory, co wyszedł dodatek, grałem przez tyle godzin w jeden dzień. Sobie nawet nie wyobrażacie, naprawdę tak mnie cholernie wciągnęła. Zresztą możecie to łatwo zobaczyć po moim levelu na penisie w torcie. Jak widzicie, jest też parę postaci na innych levelach. I pewnie też zauważyliście, że jest jedna dodatkowa postać, która nie jest na podstawce w Hero Siege, czyli Amazonka. Mianowicie niedawno, jakieś 20-30 minut temu kupiłem sobie, no jak wy to oglądacie, to jeszcze jest taki półtorej godziny. Kupiłem dodatek z Amazonką, który daje tylko jedną postać, na razie nic takiego szczególnego. Nazwałem ją Ojka, to jest pierwsze, co mi wpadło tam na myśl, bo akurat zobaczyłem komentarz jakiejś Ojki i tak nazwałem. I to jest ten sposób, że sobie tą naszą Amazonkę usuwamy na razie. Amazonką zajmiemy się później. Dzisiaj zajmiemy się naszym penisem w torcie. Jak widzicie, ma już on 50 level, ale przeuważyłem już troszeczkę, na jakiej zasadzie, jakie talenty dla mnie działają najlepiej. Jak pewnie zauważyliście, jest też ta waluta, czyli te kryształy, które pozwalają nam zmieniać tu imię, statystyki, talenty i tak dalej, i tak dalej. Talenty sobie zresetujemy. Teraz wam pokażę dlaczego. Tutaj mamy jeszcze po prawej stronie właśnie też sklep, który jest bardzo, bardzo w porządku. Właśnie też tu za kryształy możemy sobie kupić jakiś dodatkowy ekwipunek i tak dalej, to już każdy z was może sobie przejrzeć. Te maski wahają się w cenach od 8 bodajże do 1250. No i są jeszcze edycje kolekcjonerskie i tak dalej, ale tym się nie będziemy bawić. To widzicie z edycji, przez to, że mam kupionego ten dodatek, który się nazywa Amazon coś tam, Amazon's Jungle bodajże i czy coś takiego. Tutaj jest napis Clothing. Akurat kamerka troszeczkę zasłania, ale to nie o to chodzi. I mam jeszcze do wyboru jednego z minionów. Tak jak mieliśmy w Diablo 2, mieliśmy zawsze kompaniona. W tym wypadku możemy sobie kupić miniona Mili albo Ranch. Naszego takiego pomagiera. Tylko niestety mnie na niego jeszcze nie stać, bo są cholernie drogie. Ale to nieważne jest w tym momencie. Dobra, zakładam sobie moją czapeczkę, którą miałem kupioną, bo akurat na mojego Pyromancera bardzo, bardzo dobrze wygląda. Wychodzimy ze sklepu. I patrzcie, co się pozmieniało od dzisiejszego odcinka, bo to by oglądaliście dzisiaj materiał, który wyszedł trochę wcześniej. Trochę się nauczyłem o tej grze już. Znaczy nauczyłem się, z drogą dedukcji, grając w nią. Ogarnąłem co nieco. I może na początek pochwalę wam się, co zdobyłem już na tej postaci. Jak widzicie, mam już tu dużo przedmiotów mitycznych i dużo przedmiotów legendarnych. Z tego, co ogarnąłem, mityczny przedmiot to jest jeszcze jeden poziom wyżej niż legendarny, czyli jest taki kurewsko legendarny, można tak nazwać. Widzicie, te przedmioty mają coś takiego jak plus 4 all stats, czyli do wszystkich statów mam plus 3 akurat w tym itemku i plus 4 do wszystkich talentów, czyli tu akurat tak parma, mogę wam pokazać na szybko, jeśli chcecie sobie zobaczyć. W ogóle ten miecz to jest jakaś poezja, co to wydrupiłem. Naprawdę jest przekozacki. Patrzcie, jaka jest różnica w tym. Ma 820 base damage, 90 attack speeda i takie statystyki. W porównaniu do miecza, z którym grałem przez jakieś 50 leveli. Jest to ten Spellblade, który ma 75 base damage'u i 5 razy gorsze statystyki. To jest po prostu kosmos. Naprawdę ten Swordzik jest przeepicki. Zobaczmy sobie, co tu mamy dalej. No ten armor, który wam pokazywałem. Tu widzicie różnicę między legendarnym przedmiotem, a przedmiotem mitycznym. Daje dużo więcej przedmiot mityczny, szczególnie tych all talentów, na których nam najbardziej zależy. I plus jeszcze widzicie tutaj, te przedmioty dodają niektóre jakieś unikalne efekty, tak na przykład ten ma Holy Freeze, ten ma plus 2 do Fire Nowy, czyli do jednego z moich skillów. Czy jest jeszcze jakiś ten, który dodaje coś? Wind Fury mi daje ten mityczny przedmiot. I ten do Blazing Taila. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Ten nam dodaje trochę Critica Strike'a. Ten nie dodaje nic, bo nie jest mityczny. Ma jakieś Grida, to też nie wiem, o co się rozchodzi, ale nieważne. Teraz zajrzymy sobie w te statystyki. Widzicie, zresetowałem przy was talenty, więc mogę sobie na spokojnie dodać każdego skilla, jakiego mam. Teraz zobaczcie, co się dzieje przez te itemy.
Co się stanie, gdy dodam po jednym punkcie do każdej z moich talentów, do każdego z moich talentów. Wszystkie mają niby po jeden punkt, tak bazowo, ale większość ma na 20 levelu już, jak widzicie. Mam bardzo dobry ekwipunek. I teraz mogę sobie spokojnie dodać do talentów, które mi się najbardziej podobają, które są według mnie najlepsze. Według mnie najlepszy w tym momencie są meteoryty. I ogarnąłem już, bo to był drugi restart, który robiłem przy was, że maksymalna szansa na walnięcie z meteorytu to 35. Dajmy sobie tutaj do 35. Jeszcze raz. A nie, chwila. Można więcej. Czyli diabeł coś pokrzanił. Czyli nie jest 35, czyli moja teoria legła w gruzach, czyli do 100% można dodać. To też jest bardzo fajny patent. Ciekawe. Ale nic. Najbardziej najczęściej używanymi tutaj talentami przeze mnie są oczywiście meteoryty, czyli pierwszy nasz skill i ostatni skill, ponieważ przez to, że mam bardzo dużo meteorytów, bardzo często też zabijamy. I teraz, gdy zabijamy przeciwnika, ma on szansę wybuchnąć i zadać naprawdę masywny damage. Myślę, że build pod to może być naprawdę bardzo ciekawy. I się zastanawiam, czy po prostu jak rozdać teraz te punkty, żeby jakoś to miało ręce i nogi. Szczerze, teraz już raczej skilla tego Fire Nowy, już, znaczy nie Fire Nowy, przepraszam, tego Fire Swarma, czyli tego Kamehameha naszego, nie używam. Ponieważ mam za duży damage po prostu z meteorytu i mi się nie opłaca. Ewentualnie używam Fire Nowe, gdy mam bardzo dużą grupkę przeciwników, którzy są słabi, wtedy mogę ich rozwalić po prostu za jednym podejściem. Dzisiaj zrobimy sobie troszeczkę zrobimy sobie troszeczkę dłuższy odcinek, żeby wam pokazać, jak mniej więcej się wczuć w ten początek. A na następnym odcinku spróbuję wam pokazać Amazonkę, gdy będziemy ją wbijać jej szybko level, pokażę wam, jak szybko wbijać level, jaką ogarnąłem taktykę, żeby ewentualnie ludzie, którzy będą chcieli zacząć w tą grę, mieli jakieś do tego podejście, jeśli będą chcieli grać samemu, bo oczywiście na multiplayerze możecie znaleźć kogoś, kto wam w tym pomoże, ale no nieważne. Dobra. Dajmy sobie teraz tak do 25, myślę, procent na szansę na wybuch naszego tutaj trupa. Mam 25%. Jak widzicie, teraz jak dodam sobie 26%, zmieni mi się na 26 poziom, będę miał tylko 26%, a damage już się nie zwiększy. Właśnie nie wiem, czy on tam będzie się teraz co 2 punkty zwiększał, czy coś takiego, jeszcze to będę musiał sobie ogarnąć. Ale jeśli mam 25% tylko na to, to wydaje mi się, że teraz będzie dobrym wyjściem wpakowanie reszty w meteoryty. Czyli po prostu walnięcie cały swój damage w nasze meteoryty, które będą robiły taką miazgę, że wow. Będziemy mieli teraz ponad 50% z tego, co widzę. Na meteoryty. Zobaczmy sobie, jak będzie przy 40. No, widzicie? Teraz mi jakby chance już zniknął. Spadł do 35. Dobra, nie będzie. Czyli 35 to jest max. Znowu na to wychodzi. Ciekawa sytuacja. No dobrze, no to jeśli 35 to jest max w tym wypadku, to możemy sobie teraz dodać 10 tutaj. Zobaczymy, czy tu 35% to też jest max. Jeszcze jeden punkt. Dziwna sytuacja. Ale dobra, tu więcej już nie dodajemy i dodajmy sobie teraz może te punkty do Fire Nowy. Może też przedstawię resztę skilli, które są na moim Pyromancerze. Jest to Blazing Trail, czyli mamy szansę na to, że poleci za naszą kulką taki trail i to jest szczerze średni damage to zadanie. Znaczy damage niby dobry, ale rzadko te mowy na tyle wytrzymują, żeby jakieś to miało dobre zastosowanie, szczerze, jak zauważyłem. Splitfire, szczerze nic ciekawego, jest tylko szansa na to, że wypadną 4 firebally zamiast jednego, czyli takie w sumie średnia, bo nasze firebally nie zadają takiego damage'u jak na przykład meteoryty, czyli no w sumie się nie opłaca. Dalej mamy Armageddon, którego szczerze chyba ani razu nie użyłem. Zobaczmy w sumie, jak on wygląda. Dobra, to wygląda w ten sposób. Nigdy go nie użyłem, bo nigdy nie miałem tyle many. To naprawdę cholernie dużo many zżera, to też jest właśnie troszeczkę przerąbane na początku, gdy zaczynamy rana. Mamy Fireflies'y, czyli mam szansę po zabiciu, tak? Poczekaj.
Poczekajcie. When an enemy dies, a firefly is summoned to orbit around the pyromancer, charging into nearby enemies. Czyli gdy zabijemy przeciwnika, spawni się jeden właśnie ten firefly, który od razu leci na przeciwnika. W sumie też spoko, ale myślę, że ta moja taktyka na meteoryty będzie jednak fajniejsza i na wybuchowe trupy, więc wydaje mi się, że możemy dodać resztę chyba do tego tych trupów. To będzie zajebiście przyjemne. No dobra, nic, spróbujmy. Bardzo mi to przypomina build na Necromancera, na wybuchowe trupy. Był taki w Diablo 2 kiedyś dawno tam, nie pamiętam jak się nazywa dokładnie, ale był taki build i był bardzo, bardzo silny, jeśli chodzi o farmienie. To jest właśnie fajne w tej grze, że można go naprawdę niewielkim kosztem zresetować tego naszego builda, więc możemy sobie praktykować to ile chcemy. I teraz zobaczcie, ciśniemy sobie Escape, widzisz, że ja mam tu już od cholery reliktów i tak dalej, i tak dalej. Nie chcemy tego mieć, bo no zresztą zobaczcie jak wygląda teraz rozgrywka, gdy ja mam tyle relików. Wejdźmy sobie na 66 wave, nie, z pierwszy. Teraz kiedy ciśniemy sobie parę razy spację, widzicie, że w rogu trochę się przycięło i się pozmieniały wszystkie wave'y. To znaczy, że przywołaliśmy wszystkie wave'y naraz. I o to nam w sumie chodziło. Teraz możemy sobie wszystkie nasze mobki zebrać. Jak przejdziemy się dookoła, ktoś mi da takiego tipa, to zobaczycie, że wszystkie mobki będą mniej więcej na środku mapy. Jak widzicie, tam już połowa mobów wpadła, bo zabił je moje itemy. Zobaczcie, jak to będzie miazgę robić. Ile tych meteorytów już wylatuje. To jest też bardzo przyjemne przez to, że ja mam bardzo duży atak speed przez ten mój itemek, który ostatnio mi wyleciał. Kurwa, ile tych meteorytów tu leci. Naprawdę jest ich ogrom. I widzicie, jeden trup tu wybuchł. I rozdupił całą grupkę. Mam jakieś bosika. I w sumie już po strachu. Te tornada malutkie to jest pasy z mojej legendarnej broni. Znaczy mitycznej, przepraszam. Okej, okay, no i widzicie, że tu nie ma żadnego wyczynu. Bo składna strzała. Tak wygląda to z bardzo dużą ilością relików. To też jest pierwszy akt oczywiście, no ale chciałem wam po prostu pokazać, jaki to ma ogromny damage. I dobra, wiecie co? Teraz specjalnie padnę, żeby zacząć od nowa i pokazać wam, jak można farmić na początku reliki. Dzisiaj będzie taki odcinek troszeczkę instruktażowy, powiedzmy. A następny odcinek sobie spróbujemy zagrać Amazonką od pierwszego levela i spróbujemy jakaś wyfarmić. A może jakąś inną klasą, ale wydaje mi się, że Amazonka będzie najlepszym wyjściem, bo jest z nowego dodatku, więc... Kurwa, diabeł, miałeś paść. O, to fuck me. Dlaczego one padły? Musimy znaleźć jakieś magoty i się na nich zabić, to będzie najlepszy chyba sposób. No, plujcie, plujcie. O, dziękuję bardzo. Może trochę potrwać? Plujcie, plujcie na mnie. Ja pierdolę, jesteście tacy bezużyteczni. No, coraz bliżej święta. No, dawaj, dawaj, przyjaciele, jeszcze raz plujcie. Dziękuję bardzo. Dobra, umarliśmy specjalnie, bo specjalnie umarliśmy. I teraz zobaczcie co robimy. Mieliśmy od cholery relików naprawdę. Mieliśmy dużo dodatkowych statystyk przez Magic Potiony i tak dalej, przez statuetki. Teraz jesteśmy gówniakami. Nie mamy nic. Znaczy mój damage i tak jest bardzo duży, ale nieważne, mamy zero relików. I teraz słuchajcie co robimy. Wchodzimy sobie do aktu pierwszego. Wciskamy spację na maksa. Patrzymy, pokazała się krypta. Więc pierwsze co robimy, nawet możemy sobie bić moby gdzieś po drodze oczywiście. No to tak mniejsza z tym. To będzie wszystko na strzała padać, to jest pierwszy akt. Chodzi nam, żebyśmy znaleźli tę naszą kryptę. O, jest i krypta. Wchodzimy sobie do krypty. No, dosyć przyjemna krypta, szczerze. Już parę razy przychodziłem. Naprawdę, przez tyle co jak godzin
pod waszą nieobecność zacząłem grać w tą grę. Już 90% tej krypty i tego wszystkiego przynajmniej raz widziałem. Więc raczej nie będzie to dla mnie niespodzianką. A jest naprawdę bardzo przyjemna gierka. Jak widzicie, to już powoli zbieram pieniądze na to, żeby kupić tego Wormhole Key'a i zobaczyć, co on daje. Powiem wam, że czeka na nas też bardzo dużo zabawy. Wszedłem sobie na multiplayer i jakiś gościu pod XP mnie do 70 czy 80 levela moim wikingiem na multiplayerze. I powiem wam, że zabawa na Nightmare i tak dalej jest naprawdę przednia. To nie jest takie proste. Jest tam tyle mobów, mobów mają takie HP, że to jest kosmos. Dobra, mam tu jakiś demek. Stawiam, że to jest jakiś whip, probably. Whip, dokładnie. Faster attacks. Troszeczkę mamy szybsze ataki teraz. No i okej. Okay. Poszliśmy sobie i mamy pierwszy relikt. W krypcie zawsze na końcu jest relik. Czasami musimy walczyć z bossem, czasami nie musimy. To zależy, jaki dungeon nam się znajdzie, czy tam właśnie krypta. Teraz kończymy sobie, przez to, że próbowaliśmy wcześniej wszystkie fale i weszliśmy do dungeonu. Mamy teraz tylko i wyłącznie jedną falę do pokonania, czyli 15 przeciwników. Nie musimy walczyć ze wszystkimi, to też jest jakiś plus. No ale ewentualnie, gdyby się krypta nie pokazała, to musimy wszystkich po prostu rozdupczyć, ale to jest tylko kwestia czasu, także... I expa ewentualnie, więcej expa dostaniemy, także też dobrze dla nas. Dobra, tu nam strzałka pokazuje, że przeciwnicy są gdzieś w tą stronę. Dzień dobry. I wciskamy spację, żeby zaraz zabić bossa. Arkea. Chuj nie boss w sumie. Pyk. I pyk. No nie mieliśmy tego szczęścia, niestety relik nam nie wypadł, no ale zazwyczaj wylatuje. No ale zobaczmy, co nam wypadnie spotka. Full health, chuj. Zajebiście niepotrzebna sprawa, no ale nieważne. Teraz słuchajcie, co robimy. Przechodzimy do następnego aktu. Wychodzimy, cofamy się. I znowu wchodzimy teleportem do pierwszego aktu. Robimy tak parę razy, póki nie farmimy sobie tam 5 czy 6 relików, żeby mieć bardzo dobry start do przejścia reszty aktów. I szczerze, przejście pierwszego poziomu trudności to jest kurwa spłatka. Póki nie wpieprzymy się w jakąś pułapkę czy coś takiego. No widzicie, że teraz nie ma krypty na przykład, więc możemy sobie napieprzyć spokojnie. Myślę, że następny raz, gdy będziemy grać naszym Pyromancerem, przejdziemy sobie na wyższy poziom trudności, żeby sobie troszeczkę utrudnić i ewentualnie nie będziemy farmić. To naprawdę może być kurwa srogie. Oh fuck you. Ja widzicie, to jest rozpierdol. Z tymi wybuchającymi trupami to jest naprawdę masakra. Jeszcze gdy mamy teraz 40% na nie, to już jest w ogóle naprawdę mordor straszny. Bardzo mi się podoba, że te wszystkie nasze broni mają takie jakieś unikalne ataki, jak na przykład to Wind Fury. Jak widzicie, że czasami się pokazują takie huragany dokładnie. To jest właśnie pasyw z mojej... o, zajebiście, Magic Potion. Energy Increased, zajebiście, więcej biją nasze... meteoryty, także lepiej dla nas. To jest nasz główny damage source. Cześć przyjacielu. Nie wiem, co cię zajebało nawet. Nie mam zielonego pojęcia. No na pewno nie ja. Co tu się odpierdala? Przepraszam bardzo. Dobra, mamy relik jakiś. Saltis is near. Spoko. Mieliśmy jakieś relika w skrzynce. Mam jakieś potiony, to też mi się udało. Zajebiście. I to jest jakiś potion, którego użyliśmy? Nie. Speed increase, też zajebiście przydatne. Fajnie się szybko cieka. No i dobra, jeszcze raz. Zrobimy tak jeszcze z 2 razy. Albo 3. Żeby wyfarmić jakieś podstawowe itemki. Dawaj krypto, dungeon może być. Kurwa, ale przydoby się jeszcze jakiś speed. Dawaj! Come to daddy. Co macie dla mnie? O, nie, dobra, już myślałem, że to jest jedna z trudniejszych takich dungeonów, ale jest naprawdę prosty, jak ja pierdolę. A kurwa!
strasznie irytujące w tych dungeonach jest to, że właśnie czasami trzeba kurwa te skrzynki przesuwać, przecież to jest taki ból dupska. To jest tylko takie przedłużenie w sumie, no ale zawsze jakieś usmolicenie, w sumie nie powinien narzekać. Kurczę, ile tych meteorytów leci, ja pierdzielę. Słuchajcie, zrobimy sobie tak. Zrobiłem sobie jeszcze z dwa razy to, mi się wydaje. Spróbujemy przeraszować cały pierwszy akt. Nie, żeby pokazać wam, jak wygląda walka z końcowym bossem, jakąś kascenkę tam ostatnią. Kurwa, Ani, padaj. To jest 10 energii. W sumie chujowo. No ale cóż. Dobra, sobie szybko pokonamy. Cię załatwimy. Okej, nie chciałem się tak załatwić, no ale w sumie wyszło tak, to nie będę narzekał. To jest fajne, czyż... Co ją zajebało znowu? A, jest to solar coś tam, wiecie co? To jest chyba, jak coś mnie trafi, to jest szansa na to, że ktoś dostanie. Wtedy działają moje wybuchowe trupy i wszystko pada po prostu. Dziwna sprawa, ale w sumie zajebiste i tak. Na górze jesteś? Na górze. Abomination, już to słyszę. Nie, kurwa, na dole. Hungry? Is this shit? Facepalm, Abomination. Pyk. A, jednak nie. Pyk. Pyk. Dobra, leż. No zobaczmy, kotku, co masz w środku. Tych niebieskich itemów nawet nie zbierał w tym momencie, bo wiecie, nigdy, nikt nie będzie lepszego z tych niebieskich od moich itemów w tym momencie. DI! Exploding Tears. To jest w miarę w porządku itemek. Dobra, robimy jeszcze raz, próbujemy. Miejmy nadzieję, że będzie teraz jakiś porządny itemek w krypcie. Przydałby się coś na attack speeda, wtedy by nam na pewno to troszeczkę polepszyło wszystko. Chuja nie ma krypty. No cóż. Dobra, to jest ostatni raz, jak to robimy. Mam nadzieję, że jakiś relik nam padnie. I rushujemy sobie. Myślę, że w 80 minut powinniśmy skończyć cały pierwszy akt. Zobaczę, pokażę wam wszystkie akty po kolei. Jakbyście byli ciekawi po prostu, jak to wygląda. Zajebiście działają te trupy, no po prostu masakra. I mówię, niedługo będziemy przechodzić sobie na wyższy poziom trudności, bo to już się zaczyna robić troszeczkę nudne, jak widzicie. Wszystko na strzała spada. Hello. Dawać mi bossa. Bossa. O, teraz widać ładnie te moje Half-Life'y. Te, co nam się spawnią po zabiciu mopków. Kurwa, ja cię nie dotknąłem, stary! Strange Chris, bardzo dziękuję. Jest, mamy jakiś zajebisty itemek, pierwszy raz go widzę. Damage up! Jakoś nieznacznie. Dobra, lecimy dalej, dawaj wszystkie szrajny. Maszujemy wszystko na maksa. Teraz tak, jest sklep, ale nie wiem, czy nam się tam chce wchodzić w ogóle. Jak chcemy zbierać na te wormhole, to i tak nie będziemy kasy za dużo wydawać, raczej chcemy go zyskiwać, a nie wydawać. Relik! Nice! Bardzo, bardzo fajny ten. Strong but slow. Strasznie nam zmniejszyło attack speed, ale i tak mieliśmy na tyle na plus, że nie ma tragedii. Ale damage mam, za to troszeczkę zwiększony. Dobra, nice. Ale jebło. I co ma goty? Teraz ja się mścię. Dziękuję, dobranoc. O, shit. Okej. Powiem wam, że ostatnio tak sobie wyparmiłem z 10 czy paręnaście itemków nawet. I już tak, tak, zapierdzielam przez wszystkie te akty, wszystko szczęśliwie.
Byłem w czwartym akcie. W ostatnim, pod tym takim podejściu, już miałem iść na głównego bossa i się wpieprzyłem na takie pułapki, bo tam są takie pułapki w podłodze, przykryte liściami. Kurwa, tego nie zauważyłem. Miałem 30 tysięcy HP prawie i spadłem w sekundę. Coś pięknego, tak zu. Easy, easy, tylko gdzie ty jesteś, przyjacielu? Prawie. One hit KO. Mam szansę na zabicie kogoś na strzała teraz, tak to rozumiem. Może być. Żółte możemy zbierać w sumie, bo niektóre żółte są lepsze niż te, co ja mam. Ogólnie myślisz, że sprawa, że ten itemek, ten najlepszy, ten mój mistyczny miecz, wydropiłem z bossa z pierwszego aktu. Na normalu. Kosmos jakiś. Dajcie na piju. Wbijamy do danga. Jest też tak. I will turn this dungeon into a furnace. Dobra, to jest prosty dungeon też. Musimy powrzucać po prostu wszystkie te pierdzielniki na swoje miejsca. Ty, przyjacielu, idziesz na trójkąt. Tam, gdzie powinny być trójkąty. Ty na kwadrat, gdzie kwadraty. A ty wypierdalasz w przestrzeń. Kurwa, już myślałem, że naprawdę się da wyrzucić. Uff. Maggots! O! Okej. Okay. Sorka. Uderzyłem trochę mikrofon. Niespecjalnie. Strange up. Nice. Jezu, jak to kurwa wszystko pięknie wybucha. Eni! Come to daddy. Myśmy powalczyli, widzę. Trinity Force, bardzo fajny item. Wszystkiego na po 10 albo 15 daje, tak jak ostatnio sprawdzałem. Czyli bardzo, bardzo przyzwoity itemek. Mamy jakąś skrzynkę, otwieramy, jest też tak. O! Ewa! Cookies and milk. Bardzo dobrym itemkiem, jakim najlepszym jest itemek, który nazywa się 99 Keys. Jak zgadujecie pewnie, daje nam 99 kluczy. I jest pre-OP, ponieważ bardzo często z tych żółtych skrzynek lecą właśnie jakieś relikty. Zdaje nam to ogromną przewagę. Zajebista sprawa ogólnie. No i gdzie jesteś, Pontus? Najpiękniejszy tutaj boss, jakiego spotkałem do tej pory. Jest prosty, ale jak on pięknie gada, to to jest... Oho. A, już wiem, co zabijało te bossy. Te moje ogniki śmieszne. A, kurwa, mimik. Będzie relik? Nie będzie, niestety. A dwa magic potiony. O kurwa, strange decrease, nie fajnie. No wiedziałem, musiały być dwa kurwa negatywne, bo się źle czuł po prostu. Dodge na pirt, więc idziemy do danga. Ile kluczy mamy w ogóle, co tu się dzieje? Strange up, okej. Gdzie jest dungeon? Gdzie ten dungeon jest? Friend! Okej! Okej, tego dungeonu jeszcze nie widziałem, muszę przyznać. Co ja mam to kurwa zrobić? O, ale to sobie wezmę. Nie, spierdalaj mi z tym. Ja z książki korzystam, dzień dobry. Ciebie jeszcze nie miałem. Nie chcę kurwa mieć nigdy więcej. Bum. O, to było głupie. Ja pierdolę, okej, okay, nieważne. Mamy
jakiś switch. Skrzynki! Nice! Dobra, mam bossa. Pontus! Cześć! I cześć! Ciach! Ciach! Mało damage jakiś nam pójdzie w górę. To nam chyba dawało szansę na kryta, z tego co pamiętam, i damage. Czyli nice. Bardzo przyjemny. No dawaj, dawaj, Francu. Koniczyna! Laka, zajebiście fajny itemek. Bardzo dużo dobrych itemów przy nim leci. Mamy zawsze szansę na lepsze itemy z lakapem. Dobra, słuchajcie. Ostatnie piętro. Już nie idziemy nawet do krypty oladzio. Powybijamy im szybko. Pięknie. O! Crystal Key. Mówiłem, że lakap działa? Sekundę, Crystal Key znalezione. Patrzcie, jak to będzie spełnione teraz. Aż się kurwa wszystko będzie ścinać. Sobie wyobraźcie, o, i skrzynka kryształowa. Pięknie. Z moim lakapem. O! Stigmata. Dead by Bow. Nie mam pojęcia, co to robi. Damage boost. To zadziałało fajnie. Mam tam wykryte, ale nie chcę się nawet rozchodzić, szczerze. Nie mam czasu na takie rzeczy. Stranger. Spoko. I wchodzimy do trona. No ty nie będziesz jakimś tutaj wybitnym wrogiem. Tak jest, rozwalcie w ten sposób. Zobaczymy, ile zajmie Hydrze, żeby go zabić. Czy w ogóle sobie da radę nasza Hydra, bo ona ma w sumie nie za duży poziom. Dobra, bo jeszcze padniemy. Tego nie chcemy. W sumie teraz możemy sobie spróbować za naszą Kamehameha. Pięknie. Szczerze, to jest najtrudniejszy boss, jaki się do tej pory, z jakim się do tej pory spotkałem, i wypadam jakiś legendarny hełm. I jest chyba lepszy od naszego. O dziwo. Bardzo dobre rzeczy lecą z tego bossa. Nie, nie jest, niestety. Ale jest też bardzo dobry. Widzę, z tego co zauważyłem, teleport? Okej. Okay. Legendarne przedmioty bardziej skupiają się na all statsach, a nie na talentach. No nie ukrywajmy, talenty jednak są lepsze. Dobra, mamy to dodane. Dobra, przechodzimy sobie do drugiego aktu. Ostatnia cutscenka, znaczy cutscenka, coś takiego, że nim pokonaliśmy bossa i to jest w sumie tyle z cutscenki. Dobra, słuchajcie, to jest drugi akt. Ale drugim aktem zajmiemy się już niestety w kolejnym albo w jeszcze kolejnym odcinku. Bo jak mówię, tak się przymierzam troszeczkę do Amazonki, żeby on ją wam pokazać. No i myślę, że ta seria troszeczkę może potrwać, bo naprawdę gra mnie bardzo kręciła. I sobie będziemy sprawdzać różne postacie i ewentualnie poekspić troszeczkę. Wydaje mi się, że zanim będziemy robić jakiegoś rana tutaj, to ja będę po prostu robił właśnie podstawowe te rany na pierwszych aktach, żeby później jakoś to sprawniej troszeczkę szło nam z tymi wave'ami i będziemy sobie przechodzić powiedzmy każdy tam poziom. I to mówię, dopiero się zacznie zabawa na Nightmare'ze i tak dalej, ale to już w kolejnych odcinkach, a w tym to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia na następnego odcinka. Siemano, hej!